sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Około godziny 1:30 policjanci z powiatu lwóweckiego otrzymali informację o awanturze, o zakłóceniu ciszy nocnej w Mirsku w jednej z kamienic. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, mężczyzna, który tam się znajdował, 36-latek, na widok funkcjonariuszy zagroził wysadzeniem butli gazowej. Mężczyzna wyciągnął tą butlę, odkręcił butlę gazową, jednocześnie w drugiej ręce trzymał zapalniczkę. Ten mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu. Policjanci, którzy tam byli na miejscu, uzyskali informację, że w tym mieszkaniu znajduje się też jeszcze inna osoba, kobieta. Na miejsce natychmiast ściągnięto policyjnego negocjatora, ściągnięto też dodatkowe siły policyjne, aby teren zabezpieczyć. Z uwagi na realne zagrożenie doszło też do ewakuacji zarówno mieszkańców tej kamienicy, ale też budynków sąsiadujących z tą kamienicą. W sumie ewakuowano około 10 rodzin. Policyjne negocjacje trwały kilka godzin, ale ostatecznie zakończyły się sukcesem. Te negocjacje doprowadziły do zatrzymania tego mężczyzny. W tej chwili oczywiście wszystkie okoliczności tej sytuacji są szczegółowo przez policjantów wyjaśniane. Natomiast mniej więcej około godziny 6 rano, gdy już było bezpiecznie, mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Okoliczności całego tego zdarzenia są w tej chwili dokładnie wyjaśniane. Natomiast z ustaleń policjantów wynikało, że w momencie, kiedy doszło do tego zdarzenia, mężczyzna przebywał na ucieczce ze szpitala psychiatrycznego.